Witam. Mamy zimowy wieczór 28 stycznia. W który to wieczór chciałbym porozmawiać o przeznaczeniu naszego bloga. Postanowiłem go nazwać Abecadłem normalności. Lub bardziej nawiązując do szkoły, elementarzem normalności. Jest to drugi program. Właściwie zacząłem dzisiaj. I chciałbym się podzielić takim rozdziałem A w elementarzu normalności, jakim jest stosunek do rzeczy, których istnienie nie jesteśmy w stanie udowodnić żadnym z naszych zmysłów. Dysponując internetem i jego niesłychaną dostępnością, w dzisiejszych czasach mamy niezliczoną ilość przeróżnych ludzi, którzy po prostu mówią do nas z drugiej strony ekranu, proponując nam różnego rodzaju rozwiązania. Każdy z nas, siedzący naprzeciwko, wie dobrze, że ludzkie życie to zaspokajanie potrzeb. Rodzimy się z szeregiem potrzeb. Zaspokajanie potrzeb jest naszą naturą. I tu pierwsze spotkanie, literka A naszego elementarza, która musi Państwa uświadomić, że bardzo wiele potrzeb, które posiadacie, to nie są Wasze potrzeby, lecz potrzeby w was wytworzone w celu zaspokojenia potrzeb tego kogoś, kto tą potrzebę w was zbudował. Najprostszym przejawem z brzegu jest mnóstwo blogów, na których świeżutko upieczeni entuzjaści nowych metod leczniczych proponują ludziom wyjścia ze wszystkich ich strasznych chorób cywilizacyjnych i ludzkich. Leczą stwardnienie rozsiane, nowotwory, ślepotę, iście biblijny zalew proroków niosących nadzieję schorowanym. Przykładów nie ma. Poza ludźmi w maskach po ulicy nie chodzi mnóstwo ludzi, którzy mówią: wczoraj miałem nogę jedną, dziś mam dwie. Wczoraj nie widziałem jeszcze, a dzisiaj widzę. Rozmawia dwóch ludzi na przystanku: panie, ja, panie, ja, panie, 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 głowy nie miałem, a dziś mam. A ten drugi mówi: panie, ja też i też mam. Dlatego rozmawiamy. Tysiące rzeczy niesprawdzalnych bazuje na naszej głupocie i tęsknocie do tego, czego nam brakuje, do tej potrzeby głębokiej, którą w nas wytworzono. Potrzeby wiecznego życia, potrzeby nieustającego zdrowia, potrzeby dopływu gotówki, różnie się to nazywa, pieniądz, gotówka. Są to cyfry, liczebniki umówione. Wszędzie na całym świecie są te cyfry takie same, 1, 2, 3, 4, 5, ale nagle okazuje się, że jedna cyfra w innym kraju to musi być parę cyfr w innym kraju za nią. I też nikt nie potrafi tego cudownego wydarzenia wytłumaczyć.
Chciałem Państwa oświecić, że za teoriami spiskowymi, za tym wszystkim, czego nie doświadczamy i nie widzimy, poza tym, czego, co rozumiemy i postrzegamy, poza tym nie ma nic. Wszystko, co mówi się poza możliwością zbadania przez nasze ludzkie, doczesne zmysły, nie istnieje. Nie ma. Wszystkiego tego nie ma. Żeby powiedzieć, o co mi dokładnie chodzi, chciałem Państwu pokazać jedną, rozwiązać jedną z najbardziej fundamentalnych problemów dzisiejszej ludzkości, a mianowicie zdrowie. Wszyscy szukają kamienia filozoficznego, panaceum na zdrowie ludzkie, tak aby jedząc to, połykając to, spożywając, można było przedłużyć swoje życie i odzyskać upragnione zdrowie. Kamienie magnetyczne, zioła arktyczne, pigułki inków, przeróżne mikstury czarodziejskie. Ja czytałem, a ja widziałem, a on ma lat 98 i on jest wielkim lekarzem. A drugiego widziałem, ma lat 100 i też jest wielkim lekarzem. Chociaż obaj są mali i starsi. Panaceum. Co zrobić, aby być zdrowym? Mieć zdrowe gardło, nie mieć kataru, żeby nie łamało w kościach, żeby nie bólał żołądek, żeby nie czepiało nas się byle co. Proszę zobaczyć, co tu jest napisane. Czosnek. Kupuje się to w Biedronce. Wygląda to tak. Jest to cebula. Rodzaj owocu cebula, którym znajduje się tuż pod powierzchnią ziemi na grządce, kiedy rośnie. Tutaj widzimy takie typowe łuski. Dla osób, które nie wiedzą, jak postępować z tą niezwykłą, wspaniałą rośliną, która jest panaceum zdrowia. Tak. Zupełnie łatwo się obiera. Tutaj mamy ząbeczki czosnku. Raz, cyk, o, ząbeczek. Tak, drugi ząbeczek. Ząbeczek, tu jak zajrzymy do środka, widać jak ładnie matka natura wyrzeźbiła to stworzenie roślinne. Są ząbeczki. I co robimy z takim ząbeczkiem? Ząbeczka obrywamy z łusek spiszowych, stosując kończyny górne, a mianowicie palce lewej ręki lub prawej ręki. Mańkutów proszę o zmianę pozycji
przełożenia do lewej ręki obierania prawą, natomiast praworęczni trzymają w prawej i obierają lewą. Obrany czosnek, brany lewą ręką lub prawą ręką, jest równocenny, jest taki sam. Natomiast według niektórych czarownic czosnek obrany lewą ręką w pełni księżyca, jak się nim rzuci o krzyż na rozstajach drogi i powie przekleństwo, to ono się spełni. Tak? Oczywiście jest to bzdura, bujda na resorach. Jak ktoś w takie rzeczy wierzy, jak ktoś go tak właśnie zaklnie i ktoś uwierzy, to właśnie mu się stanie, dlatego że wierzy, a nie dlatego, że ktoś przeklnie. Tyle na dzisiaj. W elementarzu normalności zaczynamy od spożywania codziennego kilku ząbków czosnku, aby zachować zdrowie, witalność i odsunąć sobie setki tysięcy teorii spiskowych na odzyskanie zdrowia. Dziękuję bardzo. Czekam tęsknie na następne spotkanie.